Siemaneczko, z tej strony Mixer Pixel. Witam was dzisiaj. Jest mniej więcej rano, nie powiem dokładnie jaka godzina, bo szczerze w dupie to mam. No i za chwilę idę do pracy. A więc właśnie wróciłem do domu z pracy. Pierwsze co zrobiłem, to zjadłem cały obiad. Potem włączyłem kompa, zobaczyłem co się dzieje w świecie internetów. Jak się okazało, nic ciekawego, także nic was nie przegapiło. Póki co chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz, nie? Nie mam żadnego profesjonalnego sprzętu do nagrywania, nie? Nie mam żadnej lampy, nie mam żadnej zajebistej kamerki. Nawet nie mam gdzie w sumie tego nagrywać, więc to robię w swoim pokoju. Nie mam jakichś zajebistych krajobrazów, ponieważ mieszkam w Szkocji, w której ciągle pada deszcz. To jest po pierwsze. Po drugie, mieszkam w mieście, które jest naprawdę, kurwa, okropne. Mówię to jako osoba, która mieszka tu 9 lat. Także z góry was za to serdecznie przepraszam. Na razie nic na to nie poradzę, nie mogę się stąd wyprowadzić nigdzie. Także będziecie musieli to niestety znieść. Będziecie musieli znieść mnie, mój piękny pokój, moje zajebiste podświetlenie i przede wszystkim ten wykurwisty obraz, kurwa, niczego. Właśnie byłem się przebrać. Przy okazji się wysikałem. Obczaiłem wiadomości, nie? I w jednych z tych wiadomości był normalnie filmik, w którym weteran wojenny zaczął strzelać do orła. Rozumiecie to? Ale nie po to, by go zabić, ponieważ to jest nielegalne w Stanach Zjednoczonych i jest to bardzo karalne. Tylko po to, ponieważ ten orzeł był zawiązany liną do drzewa, przy którym zwisał 2,5 dnia. I ten weteran zaczął napierdalać, kurwa, pożyczył jakąś broń od chuj wie kogo, nie? I zaczął napierdalać w to drzewo, ty. Aż ta gałąź spadła razem z tym kurwa orłem i orzeł przeżył, nie? Nie orzeł, tylko kurwa orzeł, nie disujcie mnie, okej? Także, no kurwa, według mnie fantastyczny gest. Oby więcej takich ludzi, nie? Chociaż gdyby tu się to wydarzyło, to jakbyś wyszedł kurwa z bronią strzelając w orła, no to od razu by cię pieski kurwa zwinęły, nie? Także wiecie, takie rzeczy tylko w USA. Myślę, że jak na pierwszy odcineczek, to na razie wystarczy. Także jak się podobało, to łapkujcie w górę. Jeśli byście chcieli zobaczyć coś innego, bądź zasugerować, co mogę nagrać, śmiało walcie w komentarzach. Bez żadnego problemu postaram się to wykonać. No i oczywiście subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Bo wkrótce będzie więcej. Także do następnego filmiku. Pozdrawiam serdecznie. Siemanko.